marker joda, lokalizator z karteczkami samoprzylepnymi, magnes z bombą i stal beskarska z gumki. Dowiedz się, jak wykonać przybory szkolne inspirowane The Mandalorian z naszego nowego wideo. Rudowłosa robi coś pochłaniającego, aż nagle... O, złamał mi się ołówek! Nieustraszony Mandalorczyk ci pomoże. Leci przez całą galaktykę, żeby naprawić twój ołówek. Wypełnij zatyczkę od kosmetyków klejem na gorąco. Włóż temperówkę. Zrób otwór na ołówek gorącą dyszą pistoletu na klej. Pomaluj srebrną farbą chromową. Dodaj detale hełmu farbą akrylową. Dodaj warstwę połyskliwego lakieru. Włóż ołówek w hełm i gotowe! Dobrze słyszałem? Pani Maria potrzebuje pomocy! Wysyłam do niej Mando! Ale pani Maria nie przepada za spin-offami! Wracaj na miejsce i notuj, ty niedoszły Jedi! Tematem dzisiejszych zajęć jest The Mandalorian. Biedny Bartek. Nie pamięta, jak to się pisało. Za każdym razem robi błąd. Ale mały Yoda nadchodzi z pomocą. O, witaj, dziecko. Pomożesz mi poprawić mój błąd? Zrób głowę małego Jody z modeliny. Przymocuj koraliki jako oczy. Ukształtuj detale narzędziem modelarskim. Zrób uszy. Wypiecz zgodnie z instrukcją. Zrób też małe ręce. Pomaluj głowę farbą akrylową. I pokryj oczy połyskliwym lakierem. Przyklej włókna waty, dopóki lakier jest mokry. Weź dziecięcy płaszcz. Nie, jest to wiele za duży. Weź płaszcz lalki. Przyklej mini zielony marker. Przymocuj głowę. Wklej dłonie w rękawy. Każdy fan Gwiezdnych Wojen wie, że Yoda ma moc uzdrawiania. Więc nasz mały Yoda łatwo sobie poradzi. Błąd znika dzięki jego mocy. To cud! I tym razem udało napisać się poprawnie. Dziękuję, mały Yodo. Potrzebujesz spinacze? Weź moje rybki. Wytnij małe ryby z modeliny. Dostosuj kształt narzędziem modelarskim. Dodaj detale. Gotuj ryby przez 10 minut. Przyklej spinacze do spodu rybek. Pokryj ryby farbą świecącą w ciemności. Włóż do koszyka. Co? Znowu je upuściłeś? Jesteś niezdarny jak łuki. Chwila. Czarodziej, oświetli drogę dla rybek. Pani Mario, to pani? Spokojnie, już sprzątam. Zawsze dbam o porządek w galaktyce. Zaczynamy lekcję chemii. Powieście prace domowe na tablicy. Dobra robota. Bartek jest prawdziwym fanem Gwiezdnych Wojen i ukrywającym się padałanem. Zawiesił swoją pracę domową na bombie. Wklej magnes do dużej zakrętki od butelki. Odetnij szyjkę plastikowej butelki rozgrzanym nożem do tapet. I przyklej do zakrętki. Pokryj całość metaliczną taśmą. Przyklej na wierzch duży czerwony kryształ górski. O,
na Gwiazdę Śmierci, chcesz nas wszystkich wysadzić, kiedy siedzimy przy biurkach? Spokojnie, to nie groźny magnes. Prank się udał. Wszyscy chcą czegoś od pani Marii. Albo zeszytów, albo długopisów, czy książek. Hej, rozkradliście wszystko na moim biurku, paskudni żałowie! Będę was obserwować. Mój kot Lot mi pomoże. Przetnij styropianową kulkę na pół. Na jednej z połówek odrysuj dziurkacz. Użyj gorącej dyszy pistoletu na klej, żeby zrobić wgłębienie. Wklej dziurkacz. Zrób dyszą pistoletu na klej kształty pyszczka kota w styropianie. Pokryj głowę chropowatą pastą, żeby wyglądała jak futro. Przyklej filcowe uszy. Pomaluj głowę farbą akrylową. Zrób oczy ze złotego kleju na gorąco. Dodaj połówki paciorków jako źrenice. Przyklej sztuczne włosy jako brwi i wąsy. Pokryj klej farbą akrylową. Przyklej kurze nóżki do dolnej zdejmowanej części dziurkacza. O, ale jest straszny. Ten kot będzie pilnował biurka mistrza Jedi. Trzymajcie się z daleka. Do tego jest bardzo praktyczny. Lot może zrobić dziury w kartce, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Gotowe! Portret małego Jody jest skończony. Czas zapłacić. Może być beskarska stal? O tak, oczywiście. Narysuj imperialny herb na okrągłej gumce. Wytnij pieczątkę nożem do tapet. Zrób prostokątną sztabkę z dwóch gumek do ugniatania. Odbij pieczęć w rogu. Dziękuję. O, chwila. Muszę zetrzeć ślady ołówka z boku. Dobrze, że mam beskar. Wszystko można nim naprawić. Co ty wyprawiasz? To najcenniejszy materiał Mandaloru. Wrzuć na luz. Można go łatwo kształtować, bo jest zrobiony z gumki do ugniatania. Jak chcesz, możemy zrobić ci nowy pancerz. O, stal wygląda jak wcześniej. Ma nawet imperialny herb. Mieliście dziś przynieść roztwory jodu. Rudowłosa, gdzie jest twoja praca domowa? Przepraszam, źle zrozumiałam i przyniosłam coś innego. Mam joda ciasteczka. Wytnij ciasteczka foremką aniołem z gotowego ciasta piernikowego. Ostrożnie odetnij głowy. Otrzymasz sylwetki jody. Upiecz ciasteczka zgodnie z przepisem. Pokryj ciasteczka kolorową polewą. Oto piernikowe jody. Ale są pyszne. Częstujcie się. Komu potrzebna chemia, jak są pyszne ciastka? Są najlepsze w galaktyce. Częstuj się. Rudowłosa, twoje ciasteczka są najlepsze. Dzięki za poczęstunek. Wszystkie ciasteczka zniknęły. To jak magia. Pani Maria wyszła z klasy, a my piszemy sprawdzian. Ale Rudowłosa ma wspaniałe urządzenie. To lokalizator z karteczkami samoprzylepnymi. Przytnij karteczki na podstawie, żeby pasowały do pojemnika. Wklej podstawę. Owiń pojemnik metaliczną taśmą. Zrób dwa małe otwory w zamknięciu. Przełóż przez nie wygięty drut. Przymocuj końce opaski klejem na gorąco. Przymocuj złącze zaciskane. Wytnij ozdobny panel z czarnej tektury i przyklej do zamknięcia. Przymocuj na górze czerwony koralik. Zobaczmy, jak działa. Przymocuj karteczkę samoprzylepną do nauczycielki. Teraz możemy ją śledzić. Pani Maria jest daleko, więc możemy łatwo ściągać. Nikt nic nie zobaczy. Lokalizator działa. Chować wszystko. Wraca.
Idealne zachowanie. Nikt nie ściąga. Jestem z was dumna. Bartek zbudował statek kosmiczny. Nic go nie zatrzyma. Wpadliśmy w turbulencję. Zmniejszam ciąg. Uwaga na meteoryty. Rozłóż zwilżacz. Wyjmij kulkę. Zrób otwór w kulce końcówką pistoletu, naklej na gorąco. Włóż z powrotem kulkę i włóż długopis z zatyczką. Zrób tak samo otwór w piłeczce od ping-ponga. I przyklej do zatyczki. Wytnij pierścień z cylindrycznego kartonowego opakowania. Przetnij na pół. Wytnij prostokąt na środku łuku, który otrzymałeś. Zrób boki z grubej tektury. I przyklej je do łuku. Tak samo zrób przód. Pomaluj wszystko chromową farbą w sprayu. Sklej elementy. Pani Maria, jak pani przetrwała w przestrzeni kosmicznej? Ale nauczycielka nie ma nastroju na żarty. Zabiera sterownik. I tak potrzebuje długopisu. Bartek się nie poddaje. Uratuje choć kawałek mojego statku. Bartek, idź sobie, pobaw się na korytarzu i oddawaj kontroler. Galaktyka jest pusta bez Bartka. Rób co chcesz, ale znikaj z mojej planety. Podobały ci się nasze przybory szkolne inspirowane The Mandalorian? Napisz w komentarzu, który najbardziej. Marker mały Yoda, długopis kontroler statku kosmicznego, magnetyczna bomba czy dziurkacz kot? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pomysłów na nietypowe przybory szkolne od Trum Trum.